Mam przyjemność przedstawić Państwu działalność Centrum Administracyjnego Domu dla Dzieci w Więcborku za 2022 rok. Jak Państwo pamiętacie, w naszych strukturach funkcjonują 4 domy dla dzieci, 2 w Małej Cerkwicy i 2 w Więcborku. W każdym domu mieszka 14 wychowanków, zatrudnieni są wychowawcy, koordynator, pedagog, psycholog, pracownik socjalny i obsługa. Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w roku sprawozdawczym wyniósł 6930 zł i 6 groszy. Nasze centrum działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, akty wykonawcze do ustawy, statut i regulaminy domów. Na co dzień współpracujemy z instytucjami, które wykonują bezpośrednio lub pośrednio pracę na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. W 2022 roku łącznie w placówkach przebywało 56 wychowanków pochodzących z 15 powiatów. Aby w naszych domach wszystko się dobrze działo, funkcjonuje zespół do spraw oceny okresowej dziecka, który monitoruje wszelkie działania związane z funkcjonowaniem dzieci w placówkach oraz współpracę z rodzinami biologicznymi. Zespół podejmuje wiążące decyzje, które bezpośrednio dotyczą dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Udział w spotkaniach bierze także zespół do spraw kontroli pieczy zastępczej powołany przez starostę Sępoleńskiego. W 2022 roku gościliśmy w naszych domach Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. W naszych domach, z racji tego, że mieszka duża gromadka małych dzieci, nikt nie może się nudzić. Każdy dzień zaczyna się tradycyjnie od pobudki, za którą żadne dziecko nie przepada. Później szkoła i przedszkole. Gdy nasi wychowankowie powrócą do domów, dzieje się tak, jak w każdym tradycyjnym domu. Zjadają obiad, odrabiają lekcje, a następnie mają czas na odpoczynek i realizację zaplanowanych zajęć. Koordynatorzy wraz z wychowawcami starają się organizować tak zajęcia, aby pozytywnie wpływały na rozwój wychowanków. Świadomość, że każde dziecko przychodzi do nas obarczone negatywnymi doświadczeniami z domów rodzinnych, daje poczucie ogromnej odpowiedzialności pracowników za powierzone pod opiekę dzieci. To ciężka i mozolna praca u podstaw, która z czasem przynosi pozytywne efekty. Wyjazdy na mecze piłkarskie, do kina, na trampoliny czy rejsy morskie wpisały się w ramy spędzania wolnego czasu. Dzieci uczęszczają do domów kultury, chodzą do stadniny koni, gdzie tam rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Okres wakacyjny to czas wyjazdów naszych wychowanków na kolonie i obozy. Większość dzieci jednak zostaje z nami, gdyż u nas czują się bezpiecznie i nie chcą z nami się rozstawać. We wrześniu nasi wychowankowie zostali zaproszeni przez pana sołtysa na dożynki do Runowa Krajeńskiego, gdzie również brali czynny udział w przyozdabianiu wsi na tę okoliczność. W naszych wszystkich domach przygotowujemy całodzienne posiłki. Dzieje się to dzięki zaangażowaniu wychowawców i dzieci, ale także pozostałych pracowników. Rezygnacja z cateringu przyczyniła się do wykorzystywania potencjału kulinarnego wychowawców, a tym samym uaktywnienia naszych wychowanków, którzy wykorzystują pozyskaną wiedzę na temat przygotowywania posiłków w swoim procesie usamodzielnienia. W naszych domach obchodzimy święta i uroczystości. To ważny aspekt w kształtowaniu młodego człowieka, który wszelkie wzorce będzie przenosił w dorosłość. Braliśmy również udział w zbiórce pieniędzy na pomoc Ukrainie. Nasze dzieci wraz z wychowawcami przygotowali ciasta, które później sprzedawali, a dochód w całości został przekazany na rzecz potrzebujących. Rok 2022 zakończył się dla wszystkich niespodzianką. Zawitał do naszych domów Michał Wiśniewski, wokalista zespołów Ich Troje, wraz z ekipą Fundacji Wiśnia Dzieciom, przywożąc ze sobą świąteczne prezenty dla każdego dziecka. Dużym przedsięwzięciem w domach dla dzieci w Małej Cerkwicy było utworzenie boiska sportowego i miejsca do gry w kosza. Dzięki środkom finansowym z Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu z Warszawy, pomocy pana burmistrza Sępólna Krajeńskiego, który dostarczył nam ziemię pod boisko,
oraz zaangażowaniu wychowawców i okolicznych sąsiadów dzisiaj możemy cieszyć się fajnym miejscem do spędzania czasu przez nasze dzieci. Należy dzisiaj wspomnieć także o zaangażowaniu naszych sponsorów, którzy nas nigdy nie zawodzą. To m.in. pan Michał Trociński, właściciel firmy budowlanej Sempulna i ksiądz Tadeusz Michala z Nakła nad Notecią. Firma Remtor z Sempulna Krajeńskiego, Gospodarstwo Ogrodnicze Państwa Kiedrowicz z Pęperzyna oraz szereg innych osób, które zawsze są z nami. Realizacja zadań statutowych to działania całego zespołu pracowniczego. To wyznaczanie wspólnej drogi, która prowadzi do uszczęśliwiania naszych dzieci. Każdego roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Jest to czas na podziękowania każdemu z osobna za dobrze wykonaną pracę i zaangażowanie na rzecz naszych domów. Nasze działania w 2022 roku dostrzegł również marszałek województwa, który wyróżnił nasze Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci spośród 80 placówek z województwa kujawsko-pomorskiego. Na zakończenie chcę jeszcze raz podziękować moim pracownikom, paniom koordynator naszych domów, wychowawcom, specjalistom, pracownikom administracji i obsługi za ogromne zaangażowanie na rzecz naszych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dzieci w nich mieszkających. Dziękuję wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do rozwoju naszych domów.